Od bardzo długiego czasu yy, trwa dyskusja w Częstochowie na temat budowy akwaparku. W którym miejscu on powinien zostać wybudowany, yy, w jakiej formule. Ja od samego początku chciałem, żeby ta inwestacja powstała. Na początku szukaliśmy inwestora prywatnego, który chciałby yy, zrealizować takie przedsięwzięcie. Po kilku już. Prawie próbach, które wyglądało, że zakończą się sukcesem, ostatecznie nie udało się znaleźć inwestora prywatnego, dlatego podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy budować go e, sami. No i później znów były długie e, prace związane z szukaniem dobrej lokalizacji i tak, dalej, i tak dalej. Najważniejsze to jest to, że dzisiaj jesteśmy w trakcie procedury przetargowej, w której mam nadzieję wyłonimy e, tego, który będzie tę inwestycję budował. Wiemy już, gdzie chcemy to zrobić, że jest to um, część letniej pływalni przy ulicy Dekabrystów. Y która z jednej strony już zapewnia nam e, całą infrastrukturę dotyczącą odkrytej części akwaparku. Jak do tego zostanie dobudowana e, ta część e, taka zimowa czy zakryta, no to będziemy mieli całkiem przyjemny e, park wodny w naszym mieście, całoroczny, który, całoroczny dokładnie, który po pierwsze będzie super skomunikowany, bo będzie można do niego dojechać i autobusem, i tramwajem. I dojść na piesze, bo przecież będzie w centrum, w sercu właściwie gęsto zamieszkałej dzielnicy naszego miasta. I na dobrą sprawę, ci, którzy będą chcieli przyjechać do nas z zewnątrz, będą mieli z DK1 ulicą Dekabrystów prostą i łatwą drogę, żeby się do niego dostać. Czyli dostępność bardzo dobra. Lokalizacja pod kątem uzbrojenia i sieci bardzo dobra, bo wszystkie niezbędne uzbrojenia już na tym terenie posiadamy, co też wpływa później. Na cenę. I na... obniżamy koszty, tak? To dokładnie, też... bo mamy dobrze zlokalizowanych, mhm. e, dobrą zlokalizację. Mamy częściowo już, jakby wykonaną część, odkrytą, bo jest letnia pływalnia. Mamy wszystkie niezbędne sieci, i dzięki temu e, te pieniądze, które mamy zamiar przeznaczyć na ten cel a okazuje się, że z czterech firm, które złożyły swoje oferty, trzy y, mieszczą się w tych środkach, które mamy na ten cel przeznaczone, mhm. czyli to dobrze wróży w zakończeniu tego przetargu i wyłonieniu ostatecznego y, wykonawcy. To wskazuje, że y, ten proces skończy się y, pozytywnie i że będziemy mogli w końcu mówić o realizacji akwaparku tak bardzo. Potrzebnego naszym mieszkańcom, tak bardzo oczekiwanego przez wszystkich. W dodatku będzie w miejscu i lokalizacji, która jest bardzo dostępna e, dla e, wszystkich zainteresowanych. No, oczywiście przy tej okazji będzie musiała powstać cała infrastruktura towarzysząca, więc miejsca parkingowe, mm -hmm. e, niezbędna organizacja ruchu na tym terenie, tak aby ono było jak najbardziej, jak najczęściej e, dostępne.